Polski rynek leasingu w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. To jest dwucyfrowe tempo wzrostu rok do roku. W ubiegłym roku wartość sfinansowanych transakcji na tym rynku wyniosła 68,7 miliarda złotych. W tym roku spodziewamy się wzrostu o ponad 20% w granicach 83 miliardów złotych nowego portfela. Łączna wartość aktywów leasingowych będących w użytkowaniu przedsiębiorców, bądź sfinansowanych przez branżę leasingową na połowę tego roku wyniosła 137 miliardów złotych i jest porównywalna z saldem kredytów inwestycyjnych udzielonych przez banki firmom. Największy udział w naszym rynku leasingu mają samochody lekkie, czyli samochody służące przedsiębiorcom w działalności gospodarczej, czyli samochody osobowe oraz dostawcze do 3,5 tony i po trzech kwartałach tego roku było to około 46% całego rynku leasingu. Szacujemy, iż wartość sfinansowanych transakcji w tym zakresie pod koniec roku wyniesie około 40 miliardów złotych i będzie to przyrost rok do roku na poziomie około 30%. Jest to mniej więcej porównywalne tempo do tego, jakie ten segment rynku miał w ubiegłych latach. Pozostałe segmenty rynku to segment ciężkich środków transportu drogowego, czyli ciągniki siodłowe oraz naczepy i przyczepy oraz maszyny i urządzenia. W tym zakresie największy udział mają maszyny rolnicze, maszyny budowlane, także sprzęt medyczny, maszyny do produkcji metalu, do produkcji tworzyw sztucznych, sprzęt medyczny, wózki widłowe. Rynek nieruchomości stanowi niewielki procent całego rynku leasingu. W latach, początku lat 2000 było to około 10%, dzisiaj jest to poniżej 1%, jak również rynek podmiotów publicznych, czyli świadczeń na rzecz podmiotów publicznych, również stanowi niewielki margines w naszym finansowaniu.